Bednarczyk żył jeszcze, ale Lucjan wyczuwał intuicyjnie, że już wszystko się kończy. Siedział w kącie i trząsł się i słaniał tułowiem. Idź pan do łóżka, bo się pan przeziębi, zawołała stróżka. Roześmiał się na cały głos i chwycił rękę Bednarczyka. Czuł, jak wszelkie ciepło z niej uciekało. Umierający przestał harczeć, i tylko w wybałuszonych oczach tliło się uchodzące życie. Kobiety stały nad nim pochylone, z rękoma opartymi o kolana. Chłopka wpatrywała się w ciało syna, bełkocąc coś, jak niemowa. W końcu przyjechał lekarz pogotowia młody, przystojny mężczyzna, ubrany jak dandys. Przykląkł na jedno kolano i rozpiął kamizelkę oraz koszulę umierającego. Chwilę trzymał rękę na sercu, pomacał koło grdyki i powiedział mocnym, energicznym głosem: Tu już się nic nie da zrobić, on umarł. Dwóch ludzi z noszami stało za lekarzem. Wprawnym ruchem chwycili zwłoki i ułożyli je na noszach. Na schodach rozstąpiło się przed nimi kilku zagapionych Żydków. Wyszedł i lekarz. Lucjan wrócił do łóżka. Miał wrażenie, jak gdyby był na jakimś koszmarnym przedstawieniu, gdzie bohater doskonale odegrał swoją rolę. Tak się to wszystko szybko stało. Był Bednarczyk i nie ma Bednarczyka. Któż by się tego spodziewał po tym upartym i ambitnym młodzieńcu. Dobrze, że ja się nie będę potrzebował uciekać do tej ostateczności. Należy się zamknął tam? Co za obrzydliwa premedytacja zamknąć się w takim miejscu? Sam na sam z paskiem. To nie jest takie proste. Do tego trzeba charakteru. W pokoju przed obrazem Matki Boskiej. Klęczała chłopka. Obok niej stały dwie stróżki i rozprawiały po cichu. Nie wymodli nic za niego. Kto się porwał na swoje życie, temu Bóg nie przepuści. Widać mu dojadło. Pewnie nieczyste miał sumienie. A może i czyste, tylko złe go opętało. Powiedziała wesoła staruszka. W kostnicy już musi być. Krajać go będą. Aha, dla nauczenia! Poględziły jeszcze trochę i wyszły cicho. Lucjanowi niesamowicie zrobiło się, kiedy pozostał sam z chłopką. Modliła się żarliwie, z głową opuszczoną na piersi. Znów było cicho. Czasem trzasnął jakiś mebel. Czas wlókł się opieszale, przygnębiająco. Zazgrzytał klucz w zamku. Wróciła stukonisowa. Weszła do pokoju i zaraz zajęczała. I po co światło palić, kiedy prawie nikogo nie ma w domu? Modlić się można i po ciemku. Zawiesiła palto w szafie, pokręciła się tu i ówdzie, wreszcie usiadła na kanapie i bezradnie złożyła ręce na podołek. Przechyliła głowę i zmęczonym wzrokiem... Patrzała na klęczącą chłopkę. W pewnej chwili szepnęła żałośnie. Niedziela i już po święcie. A jutro znów. Urabiaj sobie ręce. Potem kiwała głową, zapatrzona w głąb pokoju. Lucjan uniósł głowę. – To pani nic nie wie? – zapytał. Ocknięta z odrętwienia popatrzyła na niego – Oszołomiona. A co mam wiedzieć? Może Bednarczyk nie żyje. Co? Bednarczyk? Odebrał sobie życie. Zerwała się i szybko podeszła do niego. Co pan wygaduje? Na mózg pan upadło? Mówię, jak jest, powiesił się przed godziną w ustępie. — Już go zabrali. Myślałem, że panią już na dole uwiadomiły stróżki. — Przykra rzecz. Bez słowa zbliżyła się do chłopki i pochylona popatrzyła w jej twarz. Poszła do kuchni i zajrzała do ustępu. Potem wróciła do Lucjana i rzekła tępym głosem. — A wie pan, dlaczego on to zrobił? — Domyślałem się, że z powodu tego egzaminu. — Widzi pan... Nie mógł znieść, że nie będzie wielkim panem. A? I na co mu przyszło? Moje dziecko by tego nie zrobiło. Dodała jeszcze zupełnie uspokojona: Człowiek ma szczęście. Drugi już umiera. Patrzałam na to wszystko i już dawno czułam, że się coś złego święci w moim domu. Jak mi pan to powiedział, to aż mnie zatknęło ale teraz myślę sobie, że co komu przeznaczone, to go nie minie. Ciekawam, kiedy ta starucha się stąd wyniesie. Ożywiła się nagle i poszła do kuchni, aby rozpalić ogień zawołała jeszcze. Pewnie policja będzie mnie przez to nachodzić możliwe, mruknął. Czuł się dobrze. Nagle cały wypadek wydał mu się czymś normalnym. Czymś, czego należało się spodziewać i co już minęło, zatem należało przestać o tym myśleć. Miał swoje sprawy na głowie, wiele różnych myśli tyczących się jego stanu wewnętrznego. Zapewne cały aparat mózgowy przestanie niedługo funkcjonować. Trzeba go więc wykorzystać w celach wzniosłych i ważnych. Jeszcze raz. Niby uparty matematyk Począł obliczać wartości I braki tego, co miał opuścić Chłopka porwała się nagle z kolan I podreptała do kuchni Usiadła tam na kuferku I patrzała na krzątającą się stukonisową Wreszcie zaskrzeczała jak chora wrona Tyle dobytku i psu na budę Odwrócona tyłem stukonisowa zapytała O czym pani mówi? że zaprzepaścił wszystko. Ziemniaki się bez zarło, byle go w nauce wspomagać, a tu się obwiesił diable nasienie. Tego tylko wam żal? Powiedziała coś niewyraźnego i znieruchomiała. Stukonisowa wychyliła się z kuchni i palcem pokręciła na czole. Miało to znaczyć, że chłopka niespełna jest rozumu. Do alkowy wdarł się swąd smażonej słoniny i lucjan zaniósł się gwałtownym kaszlem, ale przeszło mu to i tylko wytarł załzawione oczy. Rozglądał się po wszystkim, co go otaczało. Sprzęty wydały mu się niesłychanie wyraźne, nigdy tak godne zainteresowania jak teraz. Przyglądał się każdej rzeczy z kolei. Starając się podchwycić oryginalność jej kształtu lub też śmieszność. Gdyby sobie zdawał sprawę z tej obserwacji rzeczy martwych, byłoby mu nieprzyjemnie i biedziłby się, co to ma znaczyć. Ale tak, przyglądał się wszystkiemu ciekawie, jak gdyby to było wizją, za chwilę mającą się rozwiać. Zwolna zeszli się wszyscy, prócz dziadzi. Wiadomość o śmierci Bednarczyka trochę zdziwiła Zygmunta, podenerwowała studenta i stała się przyczyną straszliwego wybuchu histerii u Felicji. Głośne okrzyki, przerywane wstrząsającym szlochem, zabrzmiały w pokoju, niby fanfary grozy. Teodozja siedziała spokojnie, popłakując cicho dla formy. Czego ona tak wyje? Przecież prawie wcale się nie znali. Zagadnął student Zygmunta. Wrażliwość kobieca przejęła się tym. Przecież to może człowieka wstrząsnąć. Myślisz pan, że wszystkie mają we łbie takie postronki jak my? W tym coś jest, dorzucił student tajemniczo. A niech będzie co chce. To mnie tylko zastanawia, że od jakiegoś czasu wszystko tu idzie na marne. Pasa taka, czy przeznaczenie? Diabli wiedzą. Ksiądz by powiedział, że to dlatego, że Boga w domu brak. No ale ja sobie myślę, że wszystko wynikło z okoliczności, w jakich ci ludzie się znaleźli. Strasznie tu nędzne życie wiedziemy i nikt nie wie, co nas czeka. Przyczyn tu szukać należałoby w całym szeregu błędów naszych dygnitarzy, popychających kraj ku upadkowi. Lucja nasz usiadł na łóżku. — Bój się, Boga, Zygmunt. Jeszcze nigdy nie słyszałem, abyś tak głupio i bezsensownie plutł. — Jacy dygnitarze? Poknij się w łepetynę. Mówisz jak fryzjer podczas golenia. — Wszystko, co miało tutaj miejsce, jest zupełnie jasne. Edward umarł z przypadku. Równie mógł wpaść pod tramwaj. Bednarczyk się powieścił, bo miał swoje różne plany, które go zawiodły. Przecież my wszystkiego nie wiemy o nim. Mądry on nie był. A ja umieram z nędzy i z gruźlicy. Twój brat jest w więzieniu, bo propaguje idee godzące w interesy państwa. Po prostu szereg faktów złożył się na to wszystko. Normalne koleje życia. To nie jest normalne. To nie jest tak jak ty mówisz. Ja nie umiem tego w tej chwili określić, ale to nie jest takie proste. Cała rozmowa wydała się Lucyanowi tak bezsensowna, że go rozbawiła, niby ponura groteska. W drugim pokoju zawodziła kobieta, bardzo żałośliwie i skutecznie wykpiona przez los. A ci wszyscy ludzie smutni i przejęci wypadkiem. Czyż nie warto by ich wytruć, jak szczury? Byli przecież tak głupi i bezużyteczni. Ciągle komentowano wypadek. Student zawołał przeraźliwym głosem. Powiedziałem mu rano, że ma krzywy nos. Może to go przejęło. Nikt mu nie odpowiedział. Począł więc mierzyć wielkimi krokami podłogę. Powiedział jeszcze do Zygmunta: Mnie coś takiego nie spotka. Moje żądania od życia są skromne i osiągnę je łatwo. Ucichł płacz felicji. Student nalał sobie herbaty i popijał w zadumie, sapiąc po każdym łyku. Zygmunt zbliżył się do matki. Wykombinowała mama ten kuferek? A jaki kuferek znowu? No ten drewniany, co go mam wziąć do wojska? A nie zawracaj głowy, jeszcze masz czas. Mama to zawsze odkłada wszystko na ostatnią godzinę. Ej, idź do cholery, nie denerwuj mnie. W porę mi z tym kuferkiem wyjechał. Po Bednarczyku został przecież kuferek. Ten, co go miał w wojsku, niech pan odkupi od matki poradził student. Zygmunt podszedł do chłopki. Sprzeda mi pani kuferek, posynu? Ile zdacie? Ale Konisowa wtrąciła: Winien był za komorne za pół miesiąca, możesz go wziąć za darmo. Chłopka zaprotestowała: Nic mnie ta nie obchodzi, co wam był winien. Umerł, to wszystko, co po nim, to moje. ta się z nim teraz. A dajmy spokój: Pożyczy mama kuferek od Antosiów. Kolację zjedzono w milczeniu i zwolna układano się do snu. Przyszedł dziadzia tak czymś zgryziony, że wiadomość o Bednarczyku nie zrobiła na nim żadnego wrażenia. Powiedział tylko: jedyne wyjście z sytuacji, w jakiej się każdy z nas znajduje. Dzień zaczął się od wyjazdu studenta i chłopki. Pierwszy wyjechał na ów kurs praktyczny, który to wyjazd kilka dni temu był powodem jego wielkiej radości. Chłopka zebrała wszystkie drobiazgi po zmarłym synu, kuferek drewniany i wyjechała sobie z nikim się nie żegnając. Tak więc wspólny pokój opróżniał się powoli. Stukonisowa traciła lokatorów, na jeśli można tak potężnie się wyrazić, to właściwie kraj tracił ludzi. Poniedziałek. Biedny bednarczyk. Jakże szybko o nim zapomniano, początek tygodnia, dzień pracy. Nie było czasu na rozmyślanie o cudzych szaleństwach. Z samego rana przyszedł policjant, trochę pytał, obejrzał miejsce wypadku, zapisał coś. Lucjan zauważył, że na żółtym papierze i ogromnie niewyrobionym pismem i poszedł sobie. Nie wspominano prawie o Bednarczyku. Zresztą był to przykry temat. Temat niepokojący. W mieszkaniu tym przecież ciągle czaiła się atmosfera śmierci. Jeszcze nie wszystko było załatwione. Lokatorowie to czuli. Był to wspaniale pogodny dzień. Jeden z tych dni listopadowych, który w sercach wszystkich, zdeklarowanego nawet neurastenika, budzi zwierzęcą chęć życia, patrzenia na wszystko, co życie daje. Chęć posiadania. Masy słońca wypełniały pokój, wspaniale oświetlały go, rozszerzały jakby. Otworzono okna, Teodozja to zrobiła, zdjęto kwiaty, połączono niejako pokój ze światem, słońcem, powietrzem. Na ulicach wrzało życie, pracowite życie wielu ludzi, którym natura dała po długiej przerwie nieco prawdziwej wiosennej pogody. Gwar rozlewał się w jedno basowe brzęczenie i wpadał do pokoju niby ćwierkot sejmikujących wróbli. Tylko żywotność miała w tym dniu sens. Tak więc pamięć o Bednarczyku była tu czymś niestosownym. I w alkowie było jasno. Śmiało można było czytać. Ale człowiek, który tu leżał, Daleki był od cudzych słów i myśli. Zresztą czytanie jest wysiłkiem, a jego nie stać było na najdrobniejszy nawet wysiłek. Ba uniesienie ręki do góry sprawiało trud i wyczerpywało. Jedna noc pozbawiła Luciana wszelkich złudzeń co do kontynuacji swego istnienia. Nie spał Pot z jego ciała tak zwilżył pościel, że zaraz rano Teodozja przeniosła bezwładne prawie ciało na drugie łóżko i zasłała świeże płótno. Leżąc teraz w pachnącym czystością łóżku, Lucyan przeżywał rozkosze abnegacji i jasności umysłu, spowodowanej osłabieniem organizmu. W istocie pogrążony był w absolutnej ascezie. Funkcje mięśni, Żołądka zanikały. Pracował tylko mózg, niby precyzyjna maszyna sama dla siebie, niezurzutkowująca sił dla ubocznych celów. Dolegliwości ciała były nikłe, pomijając trudność przesunięcia się z boku na bok oraz ograniczenie swobody przy oddychaniu i łechtanie gardła przez powietrze przedostające się do wnętrza płuc. Dziwił się, że ów zawsze wstrętem go przejmujący bulgot flegmy w gardle rzężenie denerwujące minęło zupełnie i pozostały cichutkie jakieś poświsty niby jęk struny gdy mucha na niej usiądzie ach czuł się wcale dobrze nic w tym groźnego i niepojętego nie było twarz jego matowa była i blada kości policzkowe wyciągnęły skórę i sterczały po obu stronach twarzy, niby dwa pagórki, pod którymi znowuż dwie jamy się usadowiły. Były to zapadnięte policzki. Nad czołem pochylały się w fantastycznym rozwichszeniu włosy, przypominały miniaturowe wieżby, chylące się żałobnie nad marmurową płytą jakiegoś grobowca. Oczy. Dwa szkliste stawy, przymglone tajemnym jakimś urokiem. Właśnie między tymi oczami na błękitnym grzbietem nosa wibrowały nieuchwytne promienie, kolorowy cień snuł się w oczodołach. Coś emanowało z tych oczu, i czyniło wrażenie piękna i niesamowitości.